Staramy się tak zorganizować zlot, aby ten samochód był nieco w cieniu, tak żeby osoby, które przyjeżdżały, miały inne atrakcje aniżeli własne auto. Wtedy jest bezpieczniej. Czyli organizujemy różnego rodzaju pokazy. Dzisiaj motocykle jeździły, ekstremalne jazdy na motocyklach. Grupa profesjonalna to prowadziła. Pokaz ratownictwa samochodowego związane z autami, czyli car audio. Jak również parę odcinków przygotowanych przez sędziów, tak aby sprawdzić swoje umiejętności za kierownicą, bardzo często je zweryfikować i się opanować na drodze, na co dzień. Zlot zaczyna się zawsze w piątek. Ludzie jadą z całej Polski, w związku z tym na 18 jesteśmy zawsze już gotowi. Pierwsza noc jest spokojna, wiadomo, że po podróży każdy jest zmęczony. Natomiast sobota to jest ten dzień zlotowy i noc soboty na niedzielę, niedziela na odpoczynek i powrót do domu. Rozumiem, że tu ludzie przyjechali z całej Polski. Z jakich miejscowości mniej więcej? Oj, przeróżne, to wystarczy przejrzeć rejestracje, które widzimy. Gro osób z południa Polski. Planuję bardzo często urlop nad morzem, także myślę też dla samego regionu jest to ciekawa impreza, ponieważ łączy przyjemne z pożytecznym. Myślę, że to jest pewien sposób na życie już dla niektórych, także ten tuning naprawdę już tam mocno się zakorzenił w tych rodzinnych budżetach. A jaka jest powtarzalność ludzi, którzy wystawiają swoje samochody? Czy są nowi co roku, czy powracają ci sami? Nas cieszy to przede wszystkim, że mamy stałą klientelę, tak w cudzysłowie to powiem. I też co ważne, już przyjeżdżają z rodzinami, czyli czują się bezpiecznie. Czy prawie jak rodzina maniaków. O to chodziło.
Raz? Pierwszy raz jestem tutaj. Kto smaruje, ten jedzie. Na smażenie gum, dobra jazda. Opony jeszcze, 120 stopni ma i nowe opony praktycznie to były. Ja wziąłem, no nie da rady. Czemu? Silnik nie da rady, szkoda silnika. Co? Następnym razem damy czadu. Następnym razem poprawimy się, w przyszłym roku. Dobrze jest. Nowe opony były, dlatego tak długo szło. Nie wiem, no nie jest źle. Przedtem paliłem 7 minut, to teraz chyba aż tak źle nie jest, no. To jeszcze walę do końca, co? Powiem szczerze, zawsze czekam przed strzeleniem, aż strzeli. I dlatego pokazałem, że nie trzeba mieć dobrej fury, żeby... Trzeba mieć dobrej fury, żeby palić. Przez chwilę był hamowany, ma tylko 70 koni, nic więcej. Każdą oponę zjara, nawet 16. Jestem strasznym szaleńcem samochodowym na maksa. Tak musi być. Witamy serdecznie ze zlotu VWimania 2007. Kolega właśnie tutaj zajął tutaj pierwsze miejsce w konkurencji slalom. Co możesz powiedzieć naszym widzom? Że się udało. Wow! Proszę bardzo, zbliżenie. Tak, tak, żarty się skończyli, że tak powiem. No i kolega zajmujący drugie miejsce, Paweł M., przyjął oczywiście postawkę. Co sądzisz o dzisiejszym twoim starcie? Ciężki był, bardzo ciężki, bo wspomaganie było padnięte. Dziękujemy za długą i satysfakcjonującą wypowiedź. Dziękuję serdecznie, dobranoc.